Witam was moi drodzy na kolejnym, w kolejnym odcinku mojego podcastu Podróże w czasie i w rzeczywistości. Ja dzisiaj jestem w Świerklańcu, w domu czasami nazywanym też Pałacem Kawalera i moim gościem jest dzisiaj pan Łukasz Zimnoch, który nam opowie o tym, o tym miejscu. Dzień dobry panie Łukaszu, witam, witam serdecznie. Witam serdecznie, witam w Świerklańcu, witam w Noidek, bo będziemy mówić o historii, kiedy to miejsce tak się nazywało. Eee, I proszę Państwa, pierwsze pytanie od razu. Czy tu są białe damy? Eee, no, chyba każdy porządny pałac, każda historia arystokratyczna ma jakieś swoje białe damy. Eee, tą najsławniejszą białą damą ze świetlańca jest pani wielu oblicz i wielu mian. Eee, Blanka, Blanche, Lapaiwa, Maria, Teresa, Estera, Lachman. To nie jest całe nazwisko. W zależności od rozwoju kariery tej. Niezwykłej kobiety e, przybierała, e, przybierała różne imiona. Te, które wymieniłem, to nie są wszystkie, którymi operowała w trakcie swojego życia. E, ale chodzi mi o to, czy tutaj straszy, czy się przechadza po tym pałacu w jakim stroju, czy, e, czy raczej jest taką pozytywną postacią tego ehm. miejsca. Widział, historia, ktoś, widział je, ktoś ją teraz ostatnio? Od, od, od czasu tej... do czasu zdarza mi się spotkać, bywam tu o różnych porach dnia i nocy. E, zwykle e, chyba już się zaprzyjaźniliśmy, widzieliśmy tyle razy, e, że chyba mnie toleruje. Natomiast e, wydaje mi się, że ciągle ma, m, Sętyj, żal, ma żal, że ma smutek w sercu za to, co zrobiono e, jej ukochanemu dzieł. Żeby zrozumieć ten smutek Blanki, która się tutaj tak smętnie przechadza, Blanka kiedy osiedliła się w Świerklańcu, kiedy osiedliła się w Neudeck w latach 70. XVIII, XIX wieku, kiedy musiała uchodzić z Paryża, kiedy została oskarżona o bycie szpiegiem, agentem rządu jego cesarskiej mości Wilhelma II Cesarza Niemiec, kiedy pojawiła się w świetlańcu, było tutaj bardzo stare, wielokrotnie przebudowywane zamczysko. Chyba nie przypadło Blance do gustu, bo bardzo szybko zapadła decyzja, żeby wybudować jeden z najpyszniejszych, najlepiej wyposażonych, najbogatszych pałaców na terenie Górnego Śląska. Warto o tym pamiętać, że. Blanka, jako żona Guida Henkla von Donesmarka. Była drugą najbogatszą panią w Rzeszy Niemieckiej. Dużo bogatszą niż na przykład taki cesarz Wilhelm II. Ja Jeszcze e, tylko zadam pytanie. Cesarz Wilhelm II to jest ten, który miał krótszą rękę? Dobrze myślę o e, tym. To był ten, który miał w dzieciństwie i w młodości kłopot z jazdą konną. E, I w też był, jak podczas pierwszej e, wojny Bardzo rezydował. był blisko zaprzyjaźniony no tak, z Daisy, przede wszystkim Daisy. Von Pless, Primo Domo, Cornwallis West, bo to przecież Daisy jest wielką damą z europejskich salonów. To właśnie jesteśmy w świetlańcu, jesteśmy w pałacu kawalera, który został zbudowany specjalnie dla świty cesarza Wilhelma II, kiedy on bywał w świetlańcu. Sam spał w nieodległym pałacu. Tego pałacu dzisiaj już nie ma, natomiast świta um, Wilhelma II Cesarza Niemiec spała. Właśnie w pałacu w świetleńcu. Okej, okay. ja tutaj weszłam w słowo, ale wracamy do pani Blanche, która jest tutaj też, proszę państwa, mówimy o kobietach, które miały znaczenie dla tego miejsca. Tak, od tej białej damy wyszliśmy, ale tutaj się ten wątek zaczyna rozwijać właśnie w ja, kierunku kobiet. Ja może wyjaśnię, skąd się pojawiła Biała Dama. O. Zaczynamy od końca, właściwie. To strasznie smutna historia i. Yy... Śmierć nie była, można powiedzieć, dla Blanki łaskawa. Dlaczego nie była łaskawa? Po pierwsze, zginęła w tragiczny sposób. Wiele osób kojarzy to te, ten rodzaj śmierci z Aizadorą Duncan, znaną e, tancerką, e, że szal zaplątał się w koło pojazdu. Blanka była wcześniej, Blanka była zawsze postacią oryginalną. Blanka zawsze przykuwała uwagę, szczególnie męskiej części e, obserwatorów. Eee, Już ją lubię, proszę eee, Państwa. No, z, tym, z tym mniej. Ona chyba nie miała specjalnej sympatii do kobiet i z kobietami nie za bardzo się przyjaźniła. Wydaje się, że tam miała wiele trudnych. Nie, jej postawa, jej zachowanie, jej działanie nie były przez kobiety dobrze przyjmowane i tolerowane. Natomiast najpierw o tej śmierci, żebyśmy wiedzieli, skąd się ta biała dama w Shetland wzięła. Blanka jako młoda dziewczyna była szczupła i, i zwiewna i, i lubiła jadąc konno czuć ten wiatr we włosach. Kiedy już no, tych, tych dekad, kilka jej się zebrało, nie będziemy tutaj wyliczyć ile, powiemy tylko, że od Guida Henkla von Donesmarka w momencie, kiedy mówiła mu tak, była starsza, o 11 lat, miała. 50 lat, proszę sobie wyobrazić, co było wielkim skandalem europejskim, jak to najlepsza europejska partia, najbogatszy książę wychodzi, żeni się z kobietą, no, która była damą do, do towarzystwa. W każdym razie Blanka i ta niezwykłość tej jej historii wzięła się stąd, że w tych późniejszych latach, już kiedy osiadła w świetleńcu, dość mocno przybrała na wadze, jadąc. Konno tutaj po polach okolicznych, bo te posiadłości i markowskie są bardzo, bardzo rozłożyste. W okolicach świetlańca, być może kozowej góry dzielnicy Piekar Śląskich, jadąc konno, jej szal zaplątał się w drzewo, jakiś przyzostał, wplątał się w gałąź. I Blanka na tym drzewie obwisła, i Blanka umiera wisząc na, na drzewie. Tu e, pierwszy kłopot się pojawia, dlatego że Blanka po swojej śmierci nie zostaje pochowana. E, jedna z najbardziej mrocznych historii e, dotyczących świerklańca, przekazywana jako, jako lokalna legenda, głosi, że e, jej małżonek Guido Henkel von Donesmark e, zakonserwował. Ciało zwłoki żony w wannie z formaliną na poddaszu swojego pałacu. No, i tu to samo w sobie, może byśmy dzisiaj powiedzieli, że to jest dziwactwo, czy nawet grube dziwactwo. Natomiast pieprzyka tej całej no, temu nietypowemu pochówkowi, chociaż to nie jest pochówek, dodaje to, że podobno w trakcie Takiej sesji, kiedy Guido e, e, klęczał u wanny swojej e, ciała, swojej żony. E, na to e, pojawiła się w tym momencie, pojawiła się na poddaszu, e, zwabiona e, smugą światła, druga żona, Katia Slepcowa. Wysoki poziom, niech się pani ze mną zgodzi, niezręczności, kiedy. No, tak. Druga żona widzi swojego aktualnego męża e, klęczącego przy wannie, w której można odnaleźć e, szczątki doczesne zwłoki pierwszej żony. Więc tu mamy tą legendę niepochowany najprawdopodobniej tak wieść gminna legenda świerklaniecka głosi, że zwłoki Blanki zostały pochowane dopiero po śmierci Guida Henkla von w nowym mauzoleum na terenie takiej niewielkiej gminy, jednej z największych gmin wiejskich w Polsce, na, gmin, na rynku gminy Świeklaniec, mieliśmy e, trzy mauzolea. Wszystkie trzy należały do Donesmarków, jedne należało do e, linii katolickiej Donesmarków, dwa mauzolea należały do protestanckiej części, stare mauzoleum przy zamku i nowe mauzoleum zbudowane przy, e, przy kaplicy, e, właśnie kaplicy parkowej. One się zachowały w tej chwili e, czy nie? półtora. Jedno mauzoleum to e, e, należące do katolickiej części jest w pobliżu kościoła Armia Czerwona po 45, w 1945 roku, wchodząc tutaj, e, nie niszczyło obiektów, które miały charakter sakralny i to uratowało te, e, te, to mauzoleum. E, drugi, e, drugie mauzoleum, to które znajdowało się przy zamku było stopniowo niszczone. I trzecie mauzoleum, tu wreszcie pojawia się rzeczona Biała Dama, Blanka, Lapa Iwa, żona Guida Henkla von Donesmarka, kiedy została pochowana w krypcie, w komorze mauzoleum, które znajduje się przy kaplicy w Parku Świerklanieckim, po wejściu Armii Czerwonej, tak, legenda głosi, proszę mi wierzyć, na Śląsku, Nikt o zdrowych zmysłach nie chciał się spotkać z armią Czerwoną. Ona pojawiając się na tych ziemiach, paliła, mordowała, gwałciła, no, zachowywała się no, w sposób bardzo barbarzyński, więc pojawiając się w pałac został podpalony. Ten, ta pyszna perła XIX wieku, która była jednym z symboli eksplozji przemysłowej Górnego Śląska płynęła w całości, natomiast czerwonoarmijcy, którzy pojawili się w Świerklańcu w mauzoleum wydobyli zwłoki Skrypt i Guida i Blanki, bo tylko oni, jeszcze była tam pochowana Katia, ale ona była... Ona była Rosjanką, więc została pochowana w ziemi, a nie nie zostało umieszczone ciało w krypcie. W krypcie. Natomiast Blanka i Guido zostali ich właściwie doczesne szczątki, zwłoki tali wyciągnięci z tych cynowych trumien, postawieni przed wspaniałą bramą pałacu w Świerklańcu i rozstrzelani. Najprawdopodobniej zwłoki czy szczątki to tak dziwnie brzmi, jak, jak to mówię, ale, ale tak było w istocie. Pozostałości szczątków, tak to było, uh -huh. zostały zebrane przez wracających z wojny i pochowane na starym cmentarzu protestanckim, którym Stowarzyszenie Wrazidlok zaczęło się zajmować w tym roku. Przątaliśmy ten, ten cmentarz zapomniany, mocno zaryśnięty z pomocą gminy Świeklaniec, z pomocą nadleśnictwa Świerklaniec no, doprowadziliśmy do takiego stanu, do jakiego można go doprowadzić. Natomiast jesteśmy w momencie, kiedy zwłoki Blanki i Guida zostają rozstrzelane. Wtedy zaczyna się pojawiać legenda o Białej Damie, która tutaj krąży i która chce się zemścić za to, jak niegodnie potraktowano jej, jej zwłoki. Ta legenda... Przysłuży się do całkowitego zniszczenia pałacu w Sierkleńcu. Pałac został spalony, jak wspomniałem, natomiast potem stopniowo te dwa najważniejsze obiekty na terenie posiadłości Nunesmarku w świetlańcu zostały zniszczone. Zamek został na początku lat 60. wysadzony w powietrze właśnie dlatego. Czyli ja wejdę panów słowo, czyli tak, po spaleniu przez Rosjan coś tu jeszcze zostało. E, tak, 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 to znaczy I była szansa mieliśmy, na ewentualną odbudowę. E, my tu w najbliższym, tak, szanse no, są zawsze, nawet, nawet kiedy no obiektu tak. nie ma, e, Wiemy, e, tych obiektów zniszczonych i spalonych, tu w najbliższej dosłownie okolicy od Świetlańca w promieniu 5-10 kilometrów jest więcej, to znaczy brakuje, w świe samym Świetlańcu e, brakuje pałacu, olbrzymiego pałacu, e, który był, Nazywany Małym Wersalem, dlatego że był projektowany na wzór pałacu w Medon, który był drugą siedzibą królu Francji. Brakuje starego średniowiecznego zamku. To w samym parku to były dwa ważne obiekty, tak? W samym świetlańcu. Oprócz tego w Kozłowej Górze brakuje pałacu, czasem nazywanym to był taki dom seniora dla rodu. Henkel Fondoness, Mark. Czasem się... Lokalne plotki głoszą, że tam dzieci z nieprawego łoża też hmm. były wychowywane, ale to podobno nie jest prawdziwa historia. E, opowiadam też i, i, i rzeczy, które, które tutaj słychać lokalnie, jak się I na Śląsk To jest w sumie najciekawsze zawsze. To już kto, kogo co ciekawi. Brakuje też pałacu w Reptach Śląskich. Mamy artefakty związane z tymi miejscami. Generał Ziętek, który rzekomo stał za tymi decyzjami, za, za zniszczeniem tych... Obiektów. Bramę pałacową przeniósł do Chorzowa, do wtedy Wojewódzkiego Parku Wypoczynku, Kultury i Wypoczynku. Obecnie nazywa się Parkiem Śląskim. To, to miejsce. Tam no, dzieło życia Ziętka, które sam doglądał, on tu niedaleko pracował w Radziunkowie, więc znał ten teren, ale to już trzeba by historię dotyczące samego... W też był pałac, prawda? Gen, generała Ziętka nieznaczący. Mm -hmm. nieznaczący. To znaczy to, to nie były te najważniejsze, najbardziej najważniejsze. pyszne. No tu w tej najbliższym otoczeniu jeszcze byśmy musieli wspomnieć chociaż o pałacu w Miechowica. To jest, to jest Bytomiu to to kolejny taki ważny pałac yy, yy, związany na przykład z niezwykłą kobietą, czyli z matką Ewą. Proszę pamiętać, jak się patrzy na Śląsk, to jest jedna niezwykle ważna uwaga. Bardzo się tu różni Śląsk od Polski pod tym względem. Śląsk to jest stosunkowo niewielki teren. Nasza magnateria ma areał yy, tych ziem przed eksplozją przemysłową. Jeśli ktoś już ma 10-15 tysięcy hektarów jest tutaj uważany za bajecznego bogacza. Jeśli porównamy to z latyfundiami polskich czy, czy litewskich feudałów, książąt, to ta śląska szlachta była bardzo uboga. 10-15 tysięcy hektarów w porównaniu do tych największych, największa polska arystokracja miała milion hektarów. No to pokazuje. Olbrzymią różnicę. Natomiast bogactwo Śląska nie płynęło z tego, co ziemia urodzi, tylko co ta ziemia skrywała. Śląsk w wieku XIX to jest Śląsk trzech bogactw. Przede wszystkim Karol Godula i, i historia cynku. My byliśmy ziemią cynku, węgla i stali. To są te trzy Fundamenty naszego dostatku. Więc tu na Śląsku, na bardzo niewielkim terenie, mamy olbrzymie nagromadzenie fortun. Mamy niezwykłą eksplozję urbanistyczną. W ciągu 100 lat powstają bardzo duże, bardzo nowoczesne europejskie miasta. Takie jak Kenix-Hite, które dzisiaj się nazywa Chorzowem, takie jak Katowice. To są miasta XIX-wieczne. XIX One powstały bardzo, bardzo szybko. To są miasta. Światowe, które bardzo szybko chłonęły wiedzę i podążały za nowoczesnymi trendami. Ten Śląsk jest no, jedną z najbardziej do, czasem nazywanych e, XIX-wiecznym Klondike, że tutaj po prostu ludzie przyjeżdżali do pracy, tu budowali swoje fortuny. Te małe czasem miasteczka, typu właśnie gliwice czy byton, e, w ciągu wieku XIX kilkadziesiąt razy zwiększały Swoją populację. To jest, to jest gigantyczna eksplozja. I tych miast powstaje tutaj bardzo, bardzo wiele. My dzisiaj posługujemy się nazwami współczesnymi, czyli powstanie Ruda Śląska, powstanie Knurów. O, oprócz tych starych miast jak Bytom czy Gliwice powstają właśnie Katowice, Chorzów, Piekary Śląskie. To są miasta, które, no, to, to jest ten efekt tej tej eksplozji przemysłowej, ale równocześnie eksplozji demograficznej tego XIX wieku, za tą fortuną tego Śląska stoi wielu wybitnych e, arystokratów. Jednym z nich niewątpliwie był Guido Henkel von Donesmark, e, właściciel olbrzymiej ilości udziałów w hutach, kopalniach. My dzisiaj patrzymy... E, bardzo często mówimy o powstawały huty i kopalnie. To nie do końca to jest prawda. Przede wszystkim pojawiały się nowe pomysły, w jaki sposób prowadzić biznes. Guido z Francji przywozi koncepcję spółki akcyjnej. Pierwszy raz na terenie śląska ktoś, kto pomyślał, że nie zawsze moim biznesem, który ja inwestuję, muszę sam zarządzać, że mogę zebrać jakąś grupę ludzi i e, może ktoś zająć się zarządzaniem w moim imieniu. Najsławniejszym zarządcą dóbr na Śląsku był niejaki Karolus Godula, Godula. który pracował dla balestremów. w Ja tutaj wicers. od razu też Państwu dodam, że Karol Godula związany jest... No z historią śląskiego Kopciuszka, czyli Janną Gryzik, czy Grycik, jak tam różnie też szamte jak się to nazywa. Joasia, wynawia. nasza, nasza Joasia, my ją tutaj nazywamy, nasza. Związana nasza. z rodziną Szawgoczów też, tak, no, no, znaczącą tutaj tak. na Śląsku. Ale wracając do Świerklańca, no bo tutaj ta historia śląska, ja muszę przyznać, że ja sama odkrywam i myślę, że tu jest to, co... Yy, jak ja zajmuję się tymi pałacami, zamkami, to to jest takim zaskoczeniem. Było kiedyś dla mnie, teraz już nie, i jest zaskoczeniem ciągle dla wielu ludzi, że tu jest tak dużo tych właśnie siedzib magnackich, czy magnackich, tych właśnie tych przemysłowców, tych, którzy tworzyli te fortuny śląskie. No, my... no i właśnie między innymi świerklami. Powiedzmy jeszcze jedną rzecz, że my Ślązacy czujemy się obywatelami świata, tak, ee, tak to tak wie. W wieku XIX było, tak w wieku XX przez jakąś część było. Potem PRL wymazał tę pamięć. Natomiast no, my czujemy się obywatelami świata, bo kiedy Ślązak idzie przez Chancelizę, to mówi: O proszę, a tutaj jest taki pałac, który się nazywa do dzisiaj La Paiwa. I to jest nasza Blanka. No, jakby nie patrzeć, to no tak. ona jednak najbardziej była z nami związana. Jak patrzymy na pałac Pontcheret, w którym Madame de Pompadour urzędowała, to Guido Henkel von Donesmark, pan na świerklańcu, nabył sobie ten pałac. Więc my musimy pamiętać o tym, że ta śląska, niezwykle bogata arystokracja, inwestowała w świecie. Jak patrzymy. My w XX wieku e, urodzeni, nam się wydaje, że mocno zglobalizowana gospodarka w wiek XIX, to nie jest prawda. Najbardziej zglobalizowana gospodarka była w wieku XIX. E, Guido Henkel von Donesmark miał swoje interesy od Norwegii do Sardynii. No, proszę sobie wyobrazić ten tak, rozrzut. Tak. Inwestuje i rozwija w różnych dziedzinach. To stopniowo ta, ta fortuna Donesmarków opierająca się u swojego zarania na ziemi, potem, potem eksploatująca bogactwa śląskiej ziemi czyli, czyli węgiel, czyli stal, huty zaczyna się zmieniać na początku wieku XX, i Donesmarkowie inwestują swoje, swój kapitał w przemysł chemiczny. Może, można już w wieku XX, jak się wpisze do Nesmark Limited, to nagle się okazuje, że spółka. No, do tego od razu zapytam, bo jest Henkel. Mamy firmę Henkel. E, czy to, to nie jest jakieś kolegacje? z tego to co siłą, mi wiadomo. Siłą rzeczy, jakby tak Z tego co mi wiadomo, to nie. Natomiast najsławniejszy Henkel von Donesmark, e, Donesmarków dzisiaj można spotkać tak, no na świecie tu... w różnych miejscach. Natomiast najsławniejszy jest Florian, Henkel von Donesmark, który dostał skara za życie na podsłuchu. Także no to, tak. jak państwo jesteście w Hollywood, to jeden ze ślązaków tam robi zawrotną karierę, można by tak. Można by tak e, powiedzieć. To jeszcze wracając do tej Blanche, e, żeby tak uściślić. Czyli w tej chwili jej, że tak powiem, e, szczątki leżą na cmentarzu. To, co zostało z tych szczątków, najprawdopodobniej, tak, tak to najprawdopodobniej. powiedzmy. E, natomiast kończymy historię, dlaczego biała dama. E, de, e, Blanka najprawdopodobniej w tym rzeczonym, e, w tej trumnie, w tym e, sarkofagu, e, była w ślubnej sukni. Podobno została pochowana w białej e, sukni ślubnej, chociaż ten biały wtedy bardziej rygorystycznie uprzestrzegany. Był Blanka była już dwukrotną rozwódką e, wtedy, więc więc. E, Powiedzielibyśmy dzisiaj, że ten, ta biała suknia u, u pani, która po raz trzeci wychodzi za mąż, a partnerów miała o no wiele tak. więcej. E, pytanie: to... też, tak trochę może, żartobliwie, pytanie, czy się zmieściła w tą suknię? E, to znaczy, myślę, <laughs> myślę, że e, proszę pamiętać, że e, na Śląsku mieliśmy niezwykłą tradycję produkowania koronek, które bardzo mocno wypromowała e, Daisy von Pless. Więc myślę, że panie tutaj by sobie poradziły z niejednym wyzwaniem, chociaż nie wiem czy. Jakiej produkcji była ta, ta suknia Blanki? W świetlańcu no, było wszystko, co najlepsze, najnowocześniejsze. Ślązacy, ówczesna arystokracja śląska, jeżdżąc po Europie, jeżdżąc po świecie, przywoziła różne nowinki techniczne. No Jakie były te nowinki? Na na przykład przykład były rozumiem, że pewnie były windy. Jakieś e, takie, może w pałacu Kawalera, tak? kiedy tutaj popatrzymy, winda yes. była już w momencie budowy, czyli na początku wieku XX, to już było standardowe. Wyposażenie. My myślę nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak dynamicznie ten śląsk się rozwija. Może chociaż jedną historię opowiem związaną bardziej z przemysłem, ale, ale pokazującą, e, jakie wygody tutaj e, markiza Lapaiwa, e, ta świetlańska księżniczka miała. E, no, między innymi, e, jak idziemy przez cały park w Świetlańcu, który liczy ponad 200 hektarów, on e, ma. Tunele. Nie wiemy, nie mamy map, nie mamy e, przebadanych, jak daleko te tunele sięgają. Z pałacu Kawalera, w którym jesteśmy, są dwa tunele. Jeden prowadzi w stronę folwarku, drugi prowadzi w stronę nieistniejącego pałacu. W tych tunelach, oprócz, do, były wykorzystywane do celów transportowych, ale oprócz tego, w tych tunelach były rury z ciepłą wodą. W tych tunelach znajdowały się również. Rury na gaz. Co to. ciekawe, na jaki gaz? To jest pytanie ciekawe. Przecież wtedy na Śląsku nie wydobywano gazu. Na biogaz. Skąd ten biogaz się brał? Kiedy ten pałac budowano. To są lata 70. XIX wieku, my na Śląsku znaliśmy już odnawialne źródła energii. Skąd się brał? No były zbudowane dwa bunkry, jeden przy Starym Zamku, jeden po drugiej stronie parku, w którym rośliny robiły to, co to co mogą robić, to znaczy gniły, wydzielając przy okazji biogaz. Ten biogaz specjalnymi właśnie podziemnymi rurami był przesyłany w stronę oświetlenia głównej arterii, głównej alei parkowej, więc no te, te wygody, które tutaj były dostępne świetlańcu. One podążały za najszybszymi zmianami, które się dokonywały na świecie. Proszę pamiętać, że na Śląsku e, mamy świetną edukację. Ten Śląsk nie, nie ma tu analfabetów. Tak, bo to trzeba powiedzieć że Śląsk nie był pod zaborami Śląsk, Śląsk był Śląsk Niemiec. nigdy Śląsk Niemiec nigdy nie, nie był pod zaborami. zaborami Śląsk był w różnych organizmach państwowych patrząc od samego początku gdzieś od państwa wielkomorawskiego Wiec. państwa czeskiego potem byliśmy częścią Śląska mieliśmy okres niezależności potem staliśmy się znowu częścią Czech potem częścią Austrii potem częścią Prus, Prus. Potem staraliśmy się częścią Zjednoczonych Niemiec II Rzeszy 1871. Potem po 22 roku Śląsk został podzielony pomiędzy, pomiędzy Polskę a Czechy. No i trzeba pamiętać, że do dzisiaj cały Śląsk nie znajduje się w granicach Polski. Jak państwo staniecie na moście w Cieszynie, to macie tam taką wielką tablicę, która o tym informuje, że patrzysz na morawsko sleski kraj, ten sleski znaczy morawsko Śląski kraj, dlatego że pewien fragment Śląska znajduje się znajduje się w granicach Czech, o tym też warto wspomnieć o tym też warto, to, to warto zaznaczyć, więc ta historia Śląska jest niezwykle. Niezwykle, Niezwykle bogata. bogata. I też trudna pewnie. Śląsk, Śląsk no pod zaborami nie mógł się znaleźć, dlatego że Śląsk w momencie 1772 śląskich się znalazł w granicach zjednoczonych, tak, no to, znaczy z Niemiec. Tak, no Fryderyk, Fryderyk Wielki tak. budując swoje potężne państwo, pierwszy poważny konflikt to właśnie był konflikt z Austrią o Śląsk. Śląsk i właściwie wygranie tych wojen śląskich przez Fryderyka Wielkiego to jest taki kamień milowy, kamień graniczny, kiedy możemy mówić, że w Europie narodziło się nowe mocarstwo, bo Prusy, żeby ten Śląsk wygrać, żeby go zdobyć, żeby go wyrwać Austrii, musiały się bić z wieloma armiami europejskimi. Bardzo szczęśliwie, ale jednak ta pruska armia tak. słynęła z wielkimi zwycięstwami. Ale to już jest inna historia. Jeszcze wracając do, powoli kończąc już, do historii tego Świerklańca, bo pewnie moglibyśmy długo o nim opowiadać. Ja to bardzo upolewam nad tym, że tego pałacu już nie ma. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak to wygląda teraz współcześnie? Współcześnie wiem, że są możliwości, jest tutaj, no ma, został nam pałac kawarel. Pałac czy dom przede wszystkim? Bo e, no, powiedziałam... house, żeby precyzyjnie, jeśli ktoś z Państwa chce precyzyjną się posługiwać, wtedy po prostu... można oryginalnie. No, dzisiaj nazywamy pałacem kawalera, e, dlatego że e, jest to niezwykła budowla. E, my tu regularnie oprowadzamy po No właśnie po pałacu. i te oprowadzenia kiedy są? W kiedy, każdą jakby sobotę ktoś chciał... i w każdą niedzielę o godzinie 15.00 Stowarzyszenie Wrazidlok oprowadza po pałacu i po parku w Świetleńcu. Wiele różnych wydarzeń tutaj organizujemy. Na fasadzie pałacu Kawalera są mappingi, czyli takie pokazy, światło, dźwięk wykorzystujące i one są codziennie? Codziennie, pół godziny po zachodzie słońca. Aha. Więc tak jak słońce zachodzi, wystarczy pół godziny poczekać. No jeszcze takiego rzutnika nie ma, który by ze słońcem mógł wygrać, więc dlatego trzeba do tego zachodu słońca czekać. Natomiast Pałac Kawalera jest niezwykły no, z, wielu, z wielu różnych przyczyn. On ma pięć kondygnacji. Dwie kondygnacje są schowane pod ziemią. No tak, bo tych pięciu kondygnacji nie widać, jak się patrzy z zewnątrz. Z zewnątrz zdecydowanie, no to jest tak. Dosyć wysoki budynek, no ale pięciu kondygnacji nie widać, e... a to są w ziemi schowane. Więc... więc budowniczowie tutaj świerklańca to byli. Ci, którzy tu pracowali, to byli najlepsi artyści. E, Ale co tam tej się tej znajduje w tych, w tych piętrach poniżej? E, poniżej? Albo to się znajdowało. E, piętro rozumiem? poniżej znajduje się pełny węzeł restauracyjny, e, to znaczy pełna wymiarowa kuchnia. Mm -hmm. e, I kuchnia była wtedy też również za, najprawdopodobniej, e, za Guido do, e, Tak, do tak, Guido. My, no, pałac kawalera skrywa wiele tajemnic, wiele nieoczekiwanych, zdumiewających historii, więc opowiadanie o samym i historii samego pałacu kawalera myślę, że zapełniłoby niejedną e, rozmowę. E, natomiast no, w podziemiach na pewno e, tak, ten najbardziej rzucający się w oczy i naj, najszybciej zapamiętywany. Przez zwiedzających, chociaż rzadko organizujemy tam e, rajzy, e, olbrzymia e, pokój, w którym były przechowywane wina w wysokości 6 metrów. E, oczywiście zejście do podziemi i, i można, było, e, można było do różnych miejsc dotrzeć. Legendy mówią, e, że ten system tuneli ze Świerklańca z parku wiódł po kilka kilometrów i w stronę Cesarstwa Rosyjskiego, które tutaj niedaleko za Brynicą się zaczynało i wiodł w stronę Piekar Śląskich i w stronę Nakła. No tu tych legend jest bardzo wiele. Niestety wejście Armii Czerwonej, a potem no, barbarzyńskie działania władz komunistycznych doprowadziły do zniszczenia nie tylko pałacu, ale również podziemi, więc być może ktoś rzucił laskę dynamitu Aha, to tu, to tam i te, to, to jest świetnie skonstruowane z systemem wentylacyjnym, z wychodami na powierzchnię. Te tunele, w których miałem okazję być, a, a tutaj eksplorowałem te tunele, no tam praktycznie suchą nogą można przez nie przejść. One miały fachowo zrobione śluzy, one miały zrobione mijanki. To była porządna robota. To nie była jakaś po prostu partyzancka nawet, nawet mojego wzrostu i moich rozmiarów bez kłopotów można się tam poruszać. Szerokość była taka, żeby można tam było bez kłopotów w taki, taki wózek, żeby przeciągnąć te rzeczy, które były do przeciągnięcia. Oczywiście natychmiast pojawiają się informacje, że te tunele służyły między innymi no, jako ucieczkowe, gdyby się coś Nowa. złego działo. No i służyły do tego, żeby spotkać się z jakąś panią, o której lepiej byłoby, gdyby żona nie wiedziała. Nie wiedziała. No więc mamy też niezwykle tajemniczą postać w łańcuchu kobiety, której nie znamy imienia. Guido Henkel von Donesmark po śmierci swojej małżonki, po śmierci Blanche Blanki Iwy za życia Blanki wydawało się, że to Guido jest bezpłodny, dlatego że Blanka miała dzieci. Natomiast dość krótko po, po śmierci Blanki, Guido najprawdopodobniej no, spotkał jakąś panią, której imienia i nazwiska nie znamy, którą miał wtedy nazywało się to potomka z nieprawego łoża, od Deodatusa i odno deodatus, dlatego deodatus po łacinie, czyli Boży Dar. Guido dowiedział się, że, że może być płodny i wtedy dopiero pojawiła się małżonka numer dwa, Katia Slepcowa. kiedyś miał słabość do rozwódek, bo Katia żeby poślubić Guida musiała, musiała się rozwieść. No i wtedy Guido spłodził swoich, swoich dwóch e, synów, Guidotta i, i Krafta. E, więc no, mamy a co się stało z Katią? Katia tutaj zmarła w e... Świerklańcu, czy gdzieś? Czy... Katia... Tak, Katia... E, wspomniałem już o tej nieszczęsnej historii, tak. e, kiedy Katia przechadzając się po pałacu, widząc smugę światła w nocy w pałacu, odkrywa, że jej mąż klęczy przy wannie, w której znajdują się w formalinie zwłoki pierwszej żony. Czy tak było, nie wiemy. Natomiast czego jesteśmy pewni? Katia... Slepcowa, druga żona Guida Henkla Fondones Marka przeniosła się i dużo chętniej mieszkała właśnie w Kozowej Górze w pałacu to właśnie z niego korzystała na co dzień bardzo dobrze na Śląsku wspominana bardzo skromna cicha, spokojna, pracowita ofiarna to był taki charakterystyczny model pruski arystokratek, które starają się nieść pomoc Blanka do tego archetypu, tej, tej matki, swojego ludu, nie bardzo. Miała tutaj takie słowa, takie spadały z jej ust, które do dzisiaj są wspominane jako no, wstydliwe. Podobno, kiedy na, na kopalni Buchacz w Bytomiu widziała, jak wyjeżdżają górnicy, spojrzała na nich. Powiedziała jak zwierzęta, powinno się ich karmić trawą. No, takie, takie miewała też em, wypowiedzi. Natomiast zupełnie inaczej była wspominana, e, zupełnie inaczej e, w tych lokalnych podaniach przetrwała Katia Slepcowa jako taka dobra, e, serdeczna i sympatyczna pani, współczująca. Bo to trzeba sobie zdawać sprawę, że taki pałac w Sierglańcu to jest co najmniej 100 osób służby, żeby utrzymać ten status, poziom życia. No, oni chcieli, znaczy to nie była forma. My zawsze tu, jak oprowadzamy, zadajemy takie pytanie: No, jeśli masz bardzo dużo pieniędzy i absolutnie stać się na wszystko, co ówczesny świat może ci zaoferować, w jaki sposób zaznaczyć, że jesteś bogatszy niż ktoś inny? To nie jest proste, no możesz sobie strzelić złote zęby. Mój do Henkel von Smark, pewnie mógłby sobie strzelić. I złote zęby, nie wiem, i złote protezy, i złotą komnatę, i e, złotą e, kar, karocę, i czy potem e, e, automobil. Gdy, e, jak, jak patrzymy na co może sobie pozwolić. No więc w jaki sposób zadać szyku i pokazać, no ja jednak jestem bogatszy. W świetleńcu e, Guido ma świetnie funkcjonujące sadownictwo, ogrodnictwo, gdzie jest hodowany gdzie można na pański stół podać ananas. I on nie przypłynął gdzieś tam hen daleko. No z ananasami zawsze był problem, bo szlachta bardzo lubiła ananasy polska, ale chod z hodowlą był problem, bo klimat nie właściwy. E, więc to... tutaj w Świeklańcu ten klimat i jest bardzo podobny natomiast ale były lepsze sposoby na to żeby to uprawiać Tu było uprawia jakieś palmiarnie albo jakieś Tak, tak, to znaczy szklarnie. tu były trzy poziomowe szklarnie nisko, średnio i wysoko i w tych szklarniach był uprawiany między innymi ananas. In. ananas specjalność podobno książącego stołu to był ananas marynowany więc jak było się jakimś szczególnie za. Próbowaliście gościem, Państwo odtworzyć taką, taką recepturę, czy jakieś w ogóle receptury z tego Świerklanieckiego? E, niestety e, ludzie, którzy tutaj pracowali i mieszkali, bardzo No wielu z nich wyjechało oczywiście do Niemiec, wyjechało w świat, wyjechało z Jaśnie Państwem, zanim weszła Armia Czerwona. Te receptury, które się pewnie znajdowały w pałacu, spłonęły albo zostały porwane. Jakbyśmy taką znaleźli, pewnie spróbowalibyśmy zrobić jakiś podwieczorek. Nie, nie. No w jakiś sposób? Tu oczywiście my na Śląsku mamy tradycję, dzisiaj kultywowane przez palmiarnie w Gliwicach. E, palm, tutaj w świetleńcu. Jest przedziwny budynek, wygląda trochę jak ściana. Się na niego pierwszy raz patrzy. Myślę, po co ktoś wybudował ściany. To tak naprawdę jest pawilon letni, który przy niesprzyjającej pogodzie, czyli zbyt skwarnej, zbyt upalnej pogodzie, czy, czy jak trochę za bardzo wiało, czy ewentualnie kropił deszcz, były specjalne zasłony, żeby jaśnie Państwo mogli się tam schronić. Właśnie w tym pawilonie tam trafiały te egzotyczne rośliny, bo... My dzisiaj patrzymy na Donesmarków jak na arystokrację niemiecką, co nie do końca odzwierciedla. Oni są dzisiaj skoligaceni z bardzo wieloma rodami arystokratycznymi w Europie. Natomiast pamiętajcie Państwo, jak pojedziecie czy zadacie sobie taki kłopot, żeby sprawdzić bibliotekę kongresu amerykańskiego, nagle odkrywacie, że Donesmarkowie komponowali w Ameryce muzykę w wieku XVIII. Więc pamiętajcie Państwo. Kiedy myślicie o tej arystokracji wieków XVIII-XIX, no oni jeździli po świecie, oni się spotykali ze sobą, oni przywozili nowe koncepcje biznesowe, oni przynosili nowe koncepcje naukowe, dokonywali wielu odkryć, oni byli dyplomatami, oni byli muzykami. To, Mamy bardzo szeroką paletę i niezwykle barwną różnych postaci. Oni przywożą to tutaj na Śląsk, oni to przywożą do świetlańca, oni starają się, te rzeczy, które zobaczyli gdzieś indziej. Kiedy uznali, że są lepsze, wdrażać właśnie tutaj. Więc mamy, mamy palmiarnie w, w świetleńcu, mamy uprawę ananasa, mamy Rozumiem, że palarni, Boże, palmiarni już nie ma. E, mamy, mamy pozostałości, jeszcze widzimy w, w świetleńcu, można zobaczyć miejsce, gdzie były, gdzie były szklarnie. To jest duży, wydzielony teren. Mamy, przetrwał duży folwarcz który oczekuje na, na potężną rewitalizację. E, mamy te podziemne przejścia. Czyli jest Dużo możliwości. E, budynek po biogazowni to kolejna rzecz, która przetrwała zrujnowany, co prawda? Natomiast no, mamy pałac kawalera utrzymywany przez gminę Świerklaniec w idealnym stanie, praktycznie można wejść i, i, i obejrzeć. Ten pałac przetrwał dzięki temu, że było tutaj centrum. Em, Szkolenia górników. On przez pewien czas po II wojnie światowej, tu wszystko zostało wyprute, on był pusty, on był ruiną. Natomiast górnicy, jak się tu sprowadzili, e, kiedyś no, był nawet czas, że tutaj minister górnictwa urzędował w, e, w Pałacu Świetlańcu, więc można powiedzieć, że jest nawet historia. Pałac Kawalera był e, w pewnym czasie po prostu. No, tu, tu była siedziba ministra, więc, więc ministerstwo żeśmy mieli w Można by nawet nawet się pokusić. To no, takie przyjemne nawet na ministerstwo no, się nadaje. Olbrzymi. Przepraszam. E, e, Wświetlańcy, oczywiście, olbrzymi teren, e, starodrzew. E, Pięknie zaaranżowany teren, zresztą przez wybitnego architekta krajobrazu Józefa Pitera Linego. To tu każda rzecz, gdzie byśmy nie dotknęli każdego kamyka, to wtedy Józef Piter Linę wspaniałe rzeczy robił i na Dolnym Śląsku. Zwieńczeniem jego kariery było zostanie ogrodnikiem królewskim w pałacu Sanssouci. Także to... Proszę państwa, tak na marginesie, ja w tym roku organizuję wycieczkę do Poczdamu i do Sansusi też. No, musimy powoli kończyć. To jeszcze takie moje ostatnie pytanie, bo ja mówiąc szczerze, bym słuchała i słuchała pani, pana, panie Łukaszu, bo pan mówi tak ciekawe rzeczy. To jeszcze stowarzyszenie Wrazidlok. Co to znaczy Wrazidlok? No, stowarzyszenie to znaczy jest grupa ludzi... Topniową. Ale to wrazidlok, co to znaczy? Bo e, dla e, mnie to jest chyba coś po śląsku. E, bo dla no, to... Wrazidlok to jest, na śląsku mówimy o kimś, ty, ty wrazidloku, albo ty wrazidlocki noholu na przykład. Jeśli ktoś tak państwu powie, to nie jest nic złego, jest tam taka złośliwa nutka. E, to trudne do przełożenia na język polski z języka śląskiego. E, wrazidlok to po prostu, po polsku byśmy powiedzieli, ktoś wściubiający nos. O, ktoś taki ciekawski, tak, tak. który niezaspokojony ma głód wiedzy, niezaspokojony głód opowieści. Yes. <laughs> więc staramy się ożywiać te historie, które w Świerklańcu były natomiast no my nie odwracamy się plecami do współczesności wykorzystujemy nowoczesne metody nowoczesne, stworzyliśmy specjalny system edukacji dla szkół i, i chętnie witamy u nas szkoły na fasadzie Pałacu Kawalera są mappingi, organizujemy tu różne wydarzenia od Andrzejek począwszy a, a na koncertach skończywszy no jest tu jeden z z najbardziej zapierających westybuli województwa śląskiego i ze schodami, na których każda no tak młoda tak. para chce zrobić sobie zdjęcie. To jest takie zjawiskowe, naprawdę. E, no, z ostatnich newsów, które nas dotyczą, no, w drugi dzień świąt będzie miała miejsce premiera wspaniałych schodów, e, przepraszam, wspaniałych wyposażenia gabinetu. Mamy biblioteczkę, mamy cztery krzesła, stół, komodę. I, i wspaniałą kanapę, takie właśnie utrzymane w historycznym stylu. Staramy się ten blask tego miejsca przywracać, staramy się o tym opowiadać, pokazywać, no nie ustajemy. Człowiek jest tyle, na tyle, jest tak bogaty jak historię, którą nosi w swoim sercu, no tak chyba można by Podsumować. Proszę Państwa, Panie Łukaszu, ja ogromnie dziękuję. No to, co Pan opowiada, to ja bym mogła słuchać i słuchać. Może kiedyś nagramy drugą część. Zapraszamy e, uświecańca. W każdym bądź razie na pewno e, tutaj, proszę Państwa, kiedyś przyjedziemy. Ja przyjadę na pewno z wycieczką, bo jest to miejsce no mało znane w centralnej Polsce, tak bym powiedziała, czy na Mazowszu, czy w województwie łódzkim. To e, na pewno warte zobaczenia. Panie Łukaszu, bardzo dziękuję, a ja pani. Państwa zapraszam wkrótce na kolejny odcinek mojego podcastu. Do I, usłyszenia. Ja Państwu dziękuję. Zapraszamy do nas, przyjeżdżajcie do świetlańca, Tak może powiem na koniec. Na koniec. Dziękuję bardzo.